Cześć, dzień dobry. Na początku tego materiału chciałabym zaznaczyć, że ten odcinek jest zgoła inny od tych, które zazwyczaj tutaj publikuję. Poniekąd może tematyka jest podobna, ale dziś będę tutaj opowiadała osobom zainteresowanym historię, która wydarzyła się tak naprawdę kilka dni temu. Opowiem o tragedii, tragicznej śmierci Liama Payne'a, czyli byłego członka One Direction. I chcę po prostu tutaj to dodać, aby wszyscy fani, wszystkie osoby zainteresowane, które na własną rękę nie były w stanie dotrzeć do wszystkich informacji, mogły po prostu wysłuchać tego materiału. Po prostu z tego względu, że no ja sama jestem od lat fanką One Direction, jak zapewne już wiecie, bo dodawałam kiedyś odcinek na ten temat i mówiłam o tym. Sama przeżyłam tę tragedię, więc może w tym materiale jestem nieco zdenerwowana, za co Was przepraszam. Postaram się w sposób zwięzły, ale też konkretny, rzeczowy opisać ostatnie lata czy tygodnie, godziny poprzedzające tę tragedię. Z tego względu, że wszystko tak jakby na siebie się nakłada. Chciałabym zaznaczyć, że w momencie, gdy to nagrywam, kiedy publikuję post na stronie One Direction Polska, ja swój research zakończyłam i możliwe, że wyciekły nowe informacje w międzyczasie, kiedy ja ten cały materiał edytowałam. Niektóre z informacji nie są potwierdzone, są tylko domysłami, więc też to będę tutaj zaznaczać. Jeśli Wy dotrzecie do jakichś konkretów albo informacji, możecie podzielić się w tym w komentarzach, podyskutujemy na ten temat, spróbujemy to zweryfikować. Chciałabym też poprosić wszystkich o zachowanie szacunku. Tematy, które będę tutaj poruszała i nadmieniała, są dosyć kontrowersyjne z tego względu, że w ostatnich czasach, ostatnimi miesiącami pojawiło się dużo nieprzychylnych informacji odnośnie Liama, niestety. I to też będę tutaj omawiała pokrótce. Postaram się, żeby ten materiał też nie był zbyt długi. Chciałabym tylko jeszcze zaznaczyć, że mimo tego, co tutaj usłyszycie, to stała się niewyobrażalna tragedia i przykre komentarze. Ja rozumiem, że coś mogło się wydarzyć i nie podważam tego, bo to są wszystko tak jakby doniesienia słowo przeciwko słowu. I absolutnie nie odtrącam myśli, że mogło tak być, bo nie wiemy, co dzieje się za drzwiami w życiu innych ludzi. Ale tak czy siak, ze względu na to, że wszyscy są teraz bardzo zdenerwowani, ja sama też, jak widzicie, wielu ludzi przeżywa to jako naprawdę wielką tragedię, bo odeszła z nim jakaś część naszego dzieciństwa i wiele wspomnień. Zarzuca się trochę fankom to, że gloryfikują w tej chwili taką osobę, jaka została przedstawiona w mediach. Nie dementuje tych informacji. Nie wiemy, jaka była do końca prawda, nie wiemy, co tam do końca się wydarzyło. No i tylko z tego względu po prostu proszę Was o w jakiś sposób powstrzymanie się od naprawdę przykrych komentarzy. Tragedia, do której doszło 16 października 2024 roku, wydarzyła się w Buenos Aires w Argentynie. Tam Liam wypadł z trzeciego piętra balkonu hotelowego na patio, taki wewnętrzny taras, który się tam znajdował. I po tym, jak informacja wyciekła do opinii publicznej, do mediów wszelakich, społecznościowych, tak jak i telewizji, prasy, internetu po prostu,
pojawił się zamęt informacyjny i wiele teorii. Dlaczego w ogóle doszło do tego? Czy był to wynik wypadku, czy było to po prostu samobójstwo? Więc pierwsze dni były tak naprawdę bardzo, bardzo dużym znakiem zapytania, rozpaczą dla wielu osób, przede wszystkim dla rodziny i bliskich, także dla fanów, ponieważ no jeśli słyszysz coś takiego, że twój idol czy twój bliski popełnił samobójstwo, no to tragedia jest chyba dużo, dużo większa, ale nie wiem, ciężko mi to jest porównać, bo każdy przychodzi żałoby na swój sposób, ale wtedy zawsze pojawiają się pytania, czy można było tej osobie pomóc. Na samym początku w ogóle tego materiału chciałabym też wyjaśnić osobom niezorientowanym, kim był Liam Payne, o którym ostatnio jest właśnie tak głośno, o którym w ogóle, którego dotyczy ten materiał. Liam Payne był światowej sławy piosenkarzem, muzykiem brytyjskiego pochodzenia. Był byłym członkiem One Direction, czyli boys bandu, który na początku drugiej dekady lat 2000 stał się bardzo dużym zespołem, bardzo popularnym, rozpoznawalnym. Zespół zgarniał bardzo duże nagrody, to znaczy pobijał bardzo, bardzo duże rekordy legend muzyki, na przykład The Beatles. Zgarnęli blisko 200 nagród, w tym Brit Awards, MTV VMA, Billboard Music Awards i wiele, wiele innych. Bilety na koncerty One Direction wyprzedawały się czasami w mniej niż minutę, a zespół grał na największych stadionach świata. Więc no naprawdę ogromna kariera, masa fanów, szaleństwo. W tamtym czasie to naprawdę było szaleństwo. W 2016 roku zespół One Direction, chłopcy, jak wtedy ich nazywaliśmy w sumie, postanowili przerwać karierę, dać sobie chwilę na po prostu życie prywatne, ponieważ przez blisko 5 czy ponad 5 lat byli cały czas w trasie i w studiach nagraniowych, wypuszczali co roku płyty, więc byli już troszeczkę tym wszystkim zmęczeni. A w 2016 roku po prostu zrobili sobie przerwę. Problemy Liama rozpoczęły się jeszcze w trakcie trwania kariery One Direction, ponieważ w tamtym czasie zaczął nadużywać alkoholu, o czym później mówił publicznie w wywiadach. Zaczęło się od tego, że chłopcy byli tak bardzo popularni, że fanki nie odstępywały ich na krok, więc bardzo, bardzo dużo czasu spędzali w pokojach hotelowych, gdzie, jak sam powiedział Liam, no, w każdym pokoju hotelowym jest minibar, więc zaczął po prostu sięgać do alkoholu. Robił to głównie dlatego, aby poradzić sobie ze stresem, który wynikał z pozycji, jaką zajmował, z popularności, którą zespół osiągnął. Sam mówił, że bycie w One Direction to było naprawdę, bycie w ogóle tak popularnym było świetną zabawą, ale było też niestety bardzo, bardzo toksyczne. Zarówno dla niego, jak i dla wielu ludzi w branży. Po prostu twierdził, że zostają pozostawieni swoim problemom, tak jakby sami sobie, i nikt im nie pomaga, nie oferuje żadnej pomocy, przede wszystkim opieki psychicznej, której wielu, wielu artystów po prostu potrzebuje. Liam wyznał, że presja pracy i ogólny stres związany z karierą zamienił go w wściekłą osobę, w cudzysłowie. Że po prostu był bardzo rozdrażniony, rozgoryczony. Mimo atencji, uwielbienia fanów, tego wszystkiego, co od nich dostawał, od mediów,
a czuł się bardzo, bardzo samotną osobą. Sam dostrzegł swój problem, stwierdził, że stał się kimś, kogo sam nie rozpoznawał. W związku z tym podjął próby ratowania się. Chodził na terapię, wylądował na odwyku. Na jednym z nich przebywał 100 dni totalnie odcięty od całego świata tak naprawdę. Nie miał kontaktu z bliskimi, z rodziną, ze znajomymi, z fanami. I to było dla niego takie, jak on to ujął, odświeżające. W 2019 roku Liam trochę chwalił się w wywiadzie, że był trzeźwy już rok. Tak jak mówiłam, był też na odwyku. W 2023 roku dodał filmik na swój kanał na YouTubie, gdzie mówił, że jest trzeźwy już od 6 miesięcy, że impreza dla niego już się skończyła i że dobrze jest być w tym miejscu, w którym był w tamtej chwili. Liam mówił, że ma wsparcie bliskich, znajomych, ale najbardziej chciał zmienić swoje życie dla swojego syna. Jak mówił, nie ma sensu próbować być ojcem, jeśli nie jesteś w stanie czegokolwiek swojego dziecka nauczyć, czy cokolwiek mu przekazać. Między 2019 a 2022 rokiem oficjalnie Liam był związany z Mayą Henry, czyli aktorką, modelką, influencerką. Niestety ich związek przeżywał wiele wzlotów i upadków. W maju 2024 roku Maya opublikowała książkę pod tytułem Looking Forward, która opowiada, to jest niby fikcja literacka, ale na okładce książki jest napisane, że wszystko jest inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Ta książka opowiada o relacji modelki i muzyka z bardzo popularnego zespołu Five Forward, boy bandu. Opowiada o bardzo toksycznej relacji, w której występuje też przemoc domowa, groźby samobójcze, alkohol, używki, wszystko, po prostu wszystko. Książka jest bardzo szokująca. To znaczy ja osobiście jeszcze jej nie czytałam, zamówiłam ją sobie wczoraj lub przedwczoraj, kiedy tylko ją dostanę, postaram się ją przeczytać, aby może wyciągnąć z niej coś więcej. Póki co widziałam tylko fragmenty, w których na przykład autorka opisuje, jak główny bohater Oliver, główny bohater po prostu powiedzmy, szantażuje swoją kobietę tym, że wyskoczy za chwilę z balkonu, że się zabije, że ma wszystkiego dość i tak dalej, że nie chce żyć. Główna bohaterka tej historii, Mallory, znalazła się w czymś w rodzaju pułapki. Opisywane to są tam właśnie momenty przemocy, jak i chociażby tego, że została zmuszona do zrobienia aborcji przez tego swojego chłopaka. No i po publikacji tej książki Maya zaczęła publicznie mówić o tym, że ona bardzo utożsamia się z główną bohaterką swojej książki, plus dopisek, że właśnie są one inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, plus to, jak obsadziła bohaterów, czyli tutaj modelka i członek popularnego boybandu, więc wszystkim nasunęło się na myśl to, że ta książka nie jest fikcją literacką, tylko bardziej autobiografią Mai, z tym, że wypuściła ją w taki sposób, aby nie zostać pozwana przez prawników Liama. Maya mówi, że pomimo rozstania, tego, że nie są już z Liamem razem, tego, że Liam ma nową nową partnerkę, Kate Cassidy, był z nią związany 2 lata. Mimo to ona dalej dostawała telefony od Liama z prośbami, groźbami, szantażami emocjonalnymi. Blokowała te numery, ale wyzwaniał do niej z kolejnych nowych. Dostawała od niego wiadomości, zakładało nowe konta na iCloudzie po to, aby pisać do niej maile.
Oprócz tego wysyłał różne nieprzyjemne wiadomości do jej bliskich, rodziny i przyjaciół. No i wiadomo, jest to bardzo szokująca informacja. Nie wiemy, jak było naprawdę. Wielu ludzi zarzuca Mai to, że chce wybić się po prostu na karierze Liama. Chce zrobić z siebie męczennicę, ofiarę i tak dalej. Nie chcę tutaj jakoś bardzo mocno tego negować. Nie chcę też mówić, że na 100% tak było. Każdy kij, jak to się mówi, ma dwa końce, czy są dwie strony medalu. No, Liam nie ma w tej chwili szansy się obronić w żaden sposób. Ale też bardzo jest to przykre, że Maja jest w tej chwili obwiniana o to, że Liam nie żyje. Bardzo dużo osób twierdziło, że Liam popełnił samobójstwo przez nią. To jest właśnie jedna z teorii, dlaczego miał tego dnia wypaść z balkonu. Ale do tego przejdę jeszcze w dalszej części tego materiału. Wiadomo, że na kilka dni przed tragedią, czy tydzień przed tragedią, prawnicy Mai złożyli pozew przeciwko Liamowi o nękanie. No ale sprawa na tą chwilę nie wiadomo, jak wygląda, z tego względu, że po prostu Liam nie żyje. Jednak oczywiście cała sytuacja dała bardzo dużo do myślenia ludziom, którzy zaczęli tworzyć teorie na ten temat. To wszystko już właśnie opowiem za chwilę. No i to działo, to tak wyglądały ostatnie lata życia Liama przed tym, co się stało. Jak wyglądały ostatnie tygodnie życia Liama? Na początku października on wraz ze swoją partnerką Kate wylecieli do Argentyny na wakacje, gdzie spędzali czas między innymi na koncercie innego członka One Direction, Naila, czy Nayala, jak kto woli. Podczas tego koncertu Liam świetnie się bawił, tańczył, śpiewał, wygłupiał się, bawił się też z fanami. Później na backstage'u spotkał się ze swoim kolegą i wrzucili wspólne zdjęcie do mediów społecznościowych. Niall później napisał w swoim oświadczeniu, pożegnaniu Liama, że nie spodziewał się, że tamten wieczór, kiedy uścisnął go i powiedział mu do widzenia, to będzie ostatnim razem, gdy go widzi i w ogóle żegna się z nim na zawsze. Na kilka dni przed tragedią Liam też wspierał różne fundacje charytatywne, wysyłał na nie pieniądze, zachęcał fanów do wsparcia tych akcji, co też stało się swego rodzaju takim argumentem za tym, że Liam to wszystko zaplanował i po prostu nieważne były dla niego pieniądze, chciał jak zrobić coś dobrego przed tym, co się stanie, jednak no, to były tylko teorie. Zrobił to z własnej nieprzymuszonej woli. 16 października, czyli w dniu tragedii, na Snapchacie Liama pojawiły się filmiki wraz z jego dziewczyną Kate, jak wspólnie siedzieli chyba w pokoju hotelowym, mówili o tym, jak fajnie jest w Argentynie i tak dalej. No i to wprowadziło mały zamęt, ponieważ te stories pojawiły się na godziny przed informacjami o śmierci Liama i stąd też nikt nie potrafił zrozumieć, co wydarzyło się w ciągu godziny, że Liam wyskoczył z tego balkonu lub wypadł po prostu. No, nie było rzetelnych informacji. Tak jak mówiłam, cały czas trwał ten zamęt w sieci. Przede wszystkim w sieci i w mediach. Jak się okazało, te stories pochodziły sprzed kilku dni, ponieważ w tamtym momencie, czyli 16 października, jego dziewczyna była już od 2 lub 3 dni poza Argentyną. Poleciała na Florydę, wróciła tam sama. Liam został jeszcze na wakacjach. Twierdziła po prostu, że ona nie lubi być w jednym miejscu zbyt długo, a byli tam już ponad 2 tygodnie, więc po prostu rozdzielili się. Stories z Kate, które zostały dodane na godzinę przed śmiercią Liama, były po prostu albo zwyczajnie zaplanowane, wrzucone tak jakby
na konkretną godzinę, aby zostały opublikowane, albo po prostu zostały dodane przez członków jego zespołu, jakiegoś managementu czy coś takiego. Tak więc od 13 lub 14 października Liam był w Argentynie sam. W tym czasie spotykał się z fanami, śpiewał z nimi piosenki, robił sobie zdjęcia, rozdawał autografy. Na jednym z filmików Liam przytula fana, który pokazuje mu swój tatuaż, taki sam jak ma Liam. I słychać, jak chłopak mówi do niego: uratowałeś moje życie. W międzyczasie swojego pobytu tam Liam zmieniał hotele. Podobno został z jednego wyrzucony za swoje zachowanie. 16 października, na godzinę przed tragedią, w hotelu, w którym był zameldowany Liam, zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Około godziny 16 tamtejszego czasu Liam został nagrany, jak macha do ludzi znajdujących się pod hotelem. Był w tamtym momencie zadowolony i uśmiechnięty przede wszystkim, więc to, co jest opisane później, co działo się z muzykiem, no jest po prostu szokujące, widząc nagrania, które miały miejsce, zostały zrobione chwilę wcześniej. O godzinie 17.04 tamtejszego czasu, czyli o 22.04 u nas, personel hotelu zadzwonił na numer alarmowy 911, prosząc operatora o przesłanie wsparcia, ponieważ mieli w hotelu gościa. Liam nie został wymieniony z imienia lub nazwiska, więc operator nie wiedział, o kogo chodzi. Osoba dzwoniąca po prostu opisała, że mają u siebie gościa, który zachowuje się agresywnie, jest pod wpływem alkoholu i używek i po prostu niszczy wszystko, co wpadnie mu w ręce. Ja nie będę dodawała tutaj całej rozmowy, przebiegu tej rozmowy. Jeśli chcecie, to możecie po prostu przeczytać ją sobie w tekście, który zamieściłam też na stronie One Direction Polska. Tam jest przetłumaczona cała rozmowa. Z operatorem rozmawiał główny recepcjonista hotelu, osoba odpowiedzialna tam. Mężczyzna twierdził, że właśnie Liam jest pod wpływem alkoholu, że martwią się zarówno też o jego bezpieczeństwo, ponieważ został odprowadzony do pokoju hotelowego, gdzie cały pokój zdemolował, co później też widać niestety na zdjęciach zrobionych przez, przypuszczam, techników, którzy przyjechali na miejsce, albo przez jakąś po prostu uprzejmą, w cudzysłowie, osobę, która wysłała te materiały do mediów. Widać na tych zdjęciach, że po prostu jest to na przykład zniszczony telewizor, że jest wszędzie pełno jakichś używek. Więc personel hotelowy prosił operatora 911, aby przysłali kogoś do hotelu, gdyż martwili się, że Liam może coś sobie zrobić, bo w jego pokoju hotelowym jest balkon. To tam padły takie słowa, że oni po prostu boją się, że coś może się wydarzyć, bo w pokoju jest balkon. Nie wiadomo, czy Liam groził im tam śmiercią, czy cokolwiek takiego, dlaczego w ogóle wpadł na ten pomysł. Może to są jakieś kroki bezpieczeństwa w hotelu, może byli jakoś specjalnie przeszkoleni, nie wiem, jak to wygląda. Nigdy nie pracowałam w hotelu, więc jeśli ktoś wie, to może napisać w komentarzu, czy obsługa hotelowa przechodzi jakieś szkolenie dotyczące zasad bezpieczeństwa i reagowania w takich sytuacjach. Także nie wiadomo, czy Liam komuś mówił, że zrobi sobie coś, że nie chce żyć, czy coś, że nie chce żyć, czy coś takiego. Nie ma takich informacji. To są tylko po prostu takie gdzieś tam moje myśli rzucone w eter. Także traktujcie to tak jakby z, nie wiem, przymrużeniem oka, bo to nie są żadne oficjalne potwierdzone informacje. Chciałabym to jeszcze raz podkreślić. No ale po prostu w tym hotelu działo się coś takiego, że wymagało to interwencji służb. Tam zostały zatrzymane osoby do złożenia zeznań, przesłuchań, więc tym wszystkim zajmuje się policja i prokuratura. Co nam jest wiadome, to że o godzinie 17.07
czasu lokalnego, czyli o 22.07 czasu naszego. Przepraszam. O 17.07 czasu lokalnego Liam wypadł z trzeciego piętra balkonu hotelowego. To jest około 13-14 metrów wysokości i wypadł na wewnętrzny taras patio, które tam się znajdowało. O godzinie 17.11 pod hotel przyjechał ambulans, jednak okazało się, że obrażenia, jakich doznał Liam, były tak duże, że śmierć była po prostu natychmiastowa i resuscytacja po prostu była bez sensu. Nie, w ogóle nic by ratownicy nie osiągnęli tym działaniem. Dopiero na miejscu ratownicy, jak i policja zdali sobie sprawę, że mają do czynienia ze światowej sławy muzykiem, piosenkarzem i członkiem One Direction. Wcześniej myśleli, że przyjeżdżają po prostu do zwyczajnego gościa hotelowego. O całej sytuacji bardzo szybko dowiedziały się media, bo ja sama dowiedziałam się o północy, a te materiały były już dostępne od pół godziny w sieci, czyli półtorej godziny po śmierci Liama. Cały świat już po prostu o tym mówił. No i niestety TMZ, czyli jeden z serwisów informacyjnych, dostał od kogoś zdjęcia, no raczej nie zrobili tych zdjęć sami, bo tam na miejscu pojawił się namiot policyjny, żeby po prostu zrobić zdjęcia. Technicy musieli wszystko udokumentować, więc niemożliwe jest, aby ktoś z prasy po prostu w tym całym szoku i w tym całym harmidrze, który na pewno panował w środku hotelu, jest to niemożliwe, aby ktoś z reporterów po prostu był w stanie zrobić zdjęcia bezpośrednio po upadku i po śmierci Liama. Raczej ktoś po prostu z obsługi lub z gości hotelowych lub jakiś technik, nie wiadomo, ktoś przesłał te zdjęcia do prasy. TMZ w swoim artykule dodało zdjęcia ciała Liama, jednak powycinali te zdjęcia tak, aby nie było tych najbardziej wstrząsających części. Nie wiem, jak to opisać, ale na zdjęciu po prostu pojawiły się jego ręka i brzuch, gdzie było widać tatuaże Liama i to miało być potwierdzeniem po prostu tego, że tak, Liam Payne nie żyje i że oni mają informacje jako jedni z pierwszych. Po dużej fali krytyki portal ściągnął te zdjęcia z sieci, jednak do tej pory można natrafić między innymi na Twitterze na zdjęcia bezpośrednio po wypadku leżącego Liama tam. Nie będę opisywać wam dokładnie, jak to wszystko tam wyglądało. Widziałam te zdjęcia, natknęłam się na nie. No i niestety ludzie dalej publikują te zdjęcia. To są w ogóle całkowicie inne zdjęcia niż dodało TMZ. Są zrobione z innej perspektywy i w ogóle z bardzo bliska. Nie wiadomo, kto zrobił te zdjęcia. Myślę, że będzie wszczęte jakieś tam śledztwo, bo no, rodzina na pewno tego nie odpuści. No ja o tym wszystkim dowiedziałam się w ogóle przypadkiem, bo nie trafiłam sama na te informacje, tylko siedząc już po prostu w nocy, no o północy w salonie, mój narzeczony powiedział do mnie, przekręcając w ogóle imię, powiedział do mnie: Liama Payne nie żyje. I ja tak: kto? Co ty do mnie mówisz? No i mówi do mnie: no ten z One Direction, więc szok. Myślałam, że to jakiś clickbait. Wiem, że to może wyglądać dziwnie dla niektórych, że tak gdzieś tam przeżywamy, że ja to przeżywam, ale no to jednak jest jakaś część tam mojego dzieciństwa, naprawdę bardzo dzieciństwa, czasów nastoletnich,
Bardzo, bardzo byłam związana z tym zespołem i po prostu no, od kilku dni jest mi ciężko. Tego dnia, gdy dowiedziałam się o całej informacji, spałam tylko 2-2,5 godziny. Rozpoczęło się zbieranie wszystkich informacji, tłumaczenia, zamęt medialny, tak jak już mówiłam. Także te ostatnie 4 dni, od środy, z środy na czwartek, 3-4 dni, no są ciężkie dla wszystkich fanów One Direction, oczywiście dla całej rodziny i bliskich, ale dla nas jako fanów też. Więc jeszcze raz przepraszam za moje zdenerwowanie w ogóle w całym tym materiale, bo jestem zmęczona, przeżywam to bardzo mocno i po prostu denerwuję się mówiąc o tym w ogóle, ale zebrałam wszystko w jedno i chciałabym dokończyć po prostu to, co, to, nad czym pracowałam przez kilka dni, aby wyjaśnić osobom niezorientowanym lub osobom, które interesowały się zespołem, ale nie wiedzą, co się wydarzyło, wyjaśnić to wszystko. Od razu zostało wszczęte śledztwo, pojawili się tam technicy, prokuratura. Wszystko zaczęło być zabezpieczane, dokumentowane. No też niestety niektóre z tych zdjęć trafiły do sieci. Nie wiem, czy to są zdjęcia od techników. Tak jak już mówiłam, na pewno wszystko wyjdzie w śledztwie. Prokuratura od razu wszczęła śledztwo, żeby wykluczyć udział osób trzecich w tej tragedii, bo wtedy mówilibyśmy o zabójstwie, ale Liam nie miał śladów jakichś obronnych na swoim ciele, więc no, zostało to na tą chwilę wykluczone. Jednak pojawiła się bardzo dziwna informacja, ponieważ na godzinę przed tym, jak doszło do tragedii, to nie są oficjalne informacje, bo na pewno wszystko to jest weryfikowane przez służby i osoby odpowiedzialne. Podobno w hotelu na godzinę przed upadkiem Liama przestały działać kamery i to daje bardzo dużo do zastanowienia się. Jednak może to być tylko plotka, bo w tej chwili jest też bardzo dużo plotek, to podkreślam. Możliwe jest, że są nagrania z tego wszystkiego i policja je zabezpieczyła, ale ze względu na prowadzone śledztwo po prostu nikt nie może udzielać żadnych informacji. Na początku tego medialnego chaosu i w ogóle całego zamętu informacyjnego powstały 3 teorie tego, dlaczego doszło w ogóle do tej tragedii. Ja omówię je za chwilę. Teraz przedstawię Wam krok po kroku, co działo się w przeciągu tej godziny poprzedzającej śmierci Liama w hotelu. Postaram się wrzucić tutaj zdjęcia w ten materiał, ale nie wiem, czy będę w stanie to wszystko zrobić. Zobaczymy, jak to wszystko będzie szło, bo chciałabym już dodać po prostu i wyjaśnić przede wszystkim fanom, co się stało i jak to wszystko wyglądało przed tą tragedią. W sieci na pewno znajdziecie zdjęcia Liama na około 30 minut przed tym, jak hotel wezwał policję. O godzinie 16:26 Liam przebywał w hotelowym lobby, odpoczywał tam, sprawdzał pocztę na swoim laptopie, czy też po prostu korzystał z tego swojego laptopa. O 16:28 mamy zdjęcia Liama, który stał przy windzie z jakimiś dziewczynami, które w pewnym momencie zaczęło zaczepiać. Jedna z kobiet, która też czekała na windę, opisuje, że Liam stał i czekał tak jakby, aż ktoś go rozpozna. Powiedziała, że to było coś w rodzaju tak jakby desperacji, bo kiedy tak sobie stali, to on nagle powiedział: tak, to ja, to właśnie ja, to Liam. I powiedział do nich, żeby weszły z nim do windy, bo on bardzo lubi się przytulać. Kobieta, która została uwieczniona na zdjęciach z Liamem, tam w ogóle było więcej osób. Ta kobieta opisuje, że stwierdziła, że poczeka sobie na kolejną windę, bo coś było tam nie tak, coś niepokojącego się działo, widać było to po Liamie. Jednak kilka osób przypuszcza, że te kobiety były po prostu z nim, tak jakby tam, czekały na tą windę.
One weszły do środka windy z Liamem. No i Liam miał jedną z tych kobiet złapać za szyję i tak jakby dusić, delikatnie dusić. Jednak mimo wszystko no, osoby, które były tego świadkami, były zaniepokojone całą sytuacją. Liam miał też powiedzieć do kogoś, że kiedyś byłem w boybandzie, dlatego teraz jestem pojebany. Liam pojechał windą na górę, ale o 16:38 wrócił do hotelowego lobby. No i tam znów sprawdzał swojego maila. Naoczni świadkowie twierdzą, że Liam przeczytał na laptopie coś, co go bardzo zdenerwowało. Krzyknął "Fuck this shit man", coś takiego. I zaczął niszczyć swojego laptopa, rzucać nim, trzaskać o ziemię. Dostał czegoś w rodzaju konwulsji, czyli musiał tam przeczytać coś takiego, co go wyprowadziło z równowagi. No też był odurzony. Wszyscy to widzieli, że nie był w zbyt dobrym stanie, że trzymał się kiepsko. No i dostał takiego napadu, że został przez pracowników hotelu odprowadzony do jego własnego hotelu, do jego własnego pokoju hotelowego po to, aby nie zakłócał spokoju innych gości. No i właśnie w międzyczasie recepcjonista zadzwonił na policję. Mężczyzna, który opowiedział o tym, co widział w hotelowym lobby, w momencie, gdy Liam wypadł ze swojego balkonu hotelowego, on był w tym momencie w swoim pokoju i widział upadek Liama. Widział też ciało Liama leżące na tarasie, także no, był wręcz naocznym świadkiem tego, co wydarzyło się tam w hotelu. Ale twierdzi też, że jego znajomi, którzy mieszkali chyba gdzieś w okolicach pokoju, znaczy mieszkali, wynajmowali pokoje gdzieś w okolicy pokoju Liama, słyszeli przed tym upadkiem bardzo głośne krzyki, które dobiegały z wnętrza pokoju Liama. Tylko nie jest na tą chwilę potwierdzone, czy to były krzyki samego Liama, czy to były krzyki jakichś osób trzecich, czy to była kłótnia z pracownikami hotelu. Nie wiadomo. Prawdopodobnie Liam był w pokoju hotelowym sam, kiedy do wszystkiego doszło, no ale na pewno jeszcze dowiemy się. Na pewno dowiemy się jeszcze, jakie są ustalenia policji, ale jeszcze według tego świadka, tego samego dnia, kiedy doszło do tragedii, z pokoju hotelowego Liama było słychać krzyki Payne'a, który kłócił się ze swoim znajomym lub znajomą. I to jest właściwie kolejny wątek do poruszenia w tej całej historii. Liam tego samego dnia lub na kilka dni przed tragedią do swojego pokoju hotelowego zamówił alkohol warty kilkaset dolarów. No i zamówił też, przykro mi jest to mówić, i przez to też to stawia Liama w bardzo złym świetle, stąd ta nagonka od strony hejterów, można powiedzieć. Zamówił do swojego pokoju dwie prostytutki. No i to one towarzyszyły mu przez cały ten czas, przez ostatnie jego dni i godziny życia. Nie wiadomo, gdzie były w tamtym momencie, kiedy Liam wypadł z balkonu. Na pewno, znaczy zostały zatrzymane, zostały przesłuchane w charakterze świadków, więc no... Policja w ogóle zatrzymała do wyjaśnień chyba 5 osób. 5 osób zeznawało co, jak, dlaczego i tak dalej, i jak po kolei. I te kobiety również. Więc one, tak jakby policji wyjaśniły, gdzie były w tym czasie. Pojawiła się też informacja o tym, że jedna z pracownic hotelu miała tego dnia lub poprzedniego dnia przyłapać Liama na zażywaniu narkotyków w jego pokoju hotelowym i Liam przepraszał pracownicę lub pracownika w sumie za bałagan, jaki ma w pokoju i w ogóle, że jest świadkiem takiej sytuacji.
Bezpośrednio po zdarzeniu policja wydała oświadczenie, komunikat informujący o tym, że Liam sam wyskoczył z balkonu swojego pokoju hotelowego z trzeciego piętra. I to wprowadziło bardzo duży zamęt. Ze względu na te doniesienia policji, ze względu na zły stan emocjonalny, w jakim znajdował się Liam, na informacje, które zostały opublikowane przez jego byłą partnerkę, to, że dostał ten pozew, no to wiele osób po prostu wzięło za pewnik to, że Liam popełnił samobójstwo i ja na początku też zakładałam to jako jedną z możliwych opcji, więc no przeżyłam ogromny szok, tak jak zapewne wielu z Was, bo no po Liamie było widać, że nie radzi sobie z tą karierą, że to wszystko go przerosło. Jednak w czasach, gdy słuchało się muzyki One Direction, chodziło się na te koncerty, czy po prostu było się fanem ich muzyki, no to nie widać było, znaczy nie widać było, no byliśmy młodzi, zaślepieni i nie widzieliśmy tych wszystkich znaków, które gdzieś tam może się pojawiały. No ale no szok po prostu dowiedzieć się, że twój idol wyskoczył z trzeciego piętra pokoju hotelowego. Przyznam szczerze, że przez pierwsze dni po tym zdarzeniu, a takie 90% byłam pewna, że no, Liam zrobił to po prostu sam. Może w napadzie szału i agresji, coś w stylu ja wam pokażę. Nie wiemy, co działo się w jego głowie, więc no, to była jedna z teorii. Druga, no to pojawiła się też taka informacja, że Liam faktycznie zrobił to sam, ale że zrobił to, bo chciał skoczyć do basenu hotelowego, który znajdował się tak jakby poniżej balkonów, tylko nie wycelował, no i upadł na taras. Nie wiem, no nie potrafiłam w to uwierzyć, chociaż gdzieś tam z tyłu głowy miałam przeświadczenie o tym, że Liam naprawdę był w takim stanie psychicznym i emocjonalnym, odurzony narkotykami, że może, wiecie, no ludzie robią głupoty nawet na trzeźwo, więc może mogło mu wpaść coś takiego do głowy, tym bardziej, że jakieś 10 lat temu Liam opublikował na swoim Instagramie zdjęcie, jak stoi na krawędzi muru, tak jakby na dachu hotelu, na 34 piętrze i stoi po prostu na krawędzi hotelu, więc no on sam za tą sytuację przepraszał, usunął to zdjęcie i tak dalej, ale no skoro zrobił coś takiego 10 lat temu, no to gdzieś tam pojawiły się te teorie, że zrobił kolejną głupotę w swoim życiu. Trzecia teoria to był po prostu wypadek, ale mało osób wierzyło w to, że po prostu tak o wypadł przez barierki balkonu. Przez ponad dwa dni żyliśmy w niewiedzy, nie było żadnych wyjaśnień. Prokuratura zabrała, przetransportowała ciało Liama do zakładu medycyny sądowej, gdzie lekarz dokonał autopsji w celu po prostu ustalenia, co było przyczyną śmierci Liama i jak w ogóle doszło do tego wypadku. To wszystko było przez te dwa dni tak jakby badane. Przez te kilka dni w mediach społecznościowych bardzo dużo artystów, bardzo dużo bliskich osób Liama złożyło kondolencje. Ostatni raz pożegnało artystę na swoich kontach społecznościowych. Fani na całym świecie pogrążyli się w ogromnej żałobie, zaczęli czuwać w mieście rodzinnym Liama pod hotelem. No po prostu bardzo, bardzo ciężkie dni od środy mamy. 18 października pojawiły się pierwsze informacje o tym, że tata Liama przyleciał do Argentyny w asyście dwóch ochroniarzy. Są to byli ochroniarze One Direction, którzy w tej sytuacji postanowili po prostu wspierać go.
tam na miejscu. Jest to główny szef, były główny szef ochrony One Direction, który był z nimi bardzo, bardzo mocno związany. Tata Liama pojawił się w hotelu, był na balkonie, nie na tym balkonie, z którego wypadł Liam, tylko na innym piętrze. Fani w ogóle fantastycznie po prostu pokazali swoje wsparcie, ponieważ kiedy paparazzi próbowali robić mu zdjęcia, atakować go, zadawać mu pytania, a fani stanęli po prostu murem za nim i próbowali odgonić paparazzi od taty Liama. Tata Liama też pod hotelem w pewnym momencie poprosił ochronę, aby dała mu dojść do fanów. Chciał fanom podziękować. Chciał fanom podziękować za wsparcie, za czuwanie, za po prostu wszystko, za pamięć o Liamie. No, bardzo trudna sytuacja. Nie wiem, jak ten człowiek radzi sobie po prostu z tym, co się stało, bo nie dość, że stracił syna, jedynego syna, to jeszcze cały świat w tym momencie patrzy tylko na niego. On wziął to tylko i wyłącznie na siebie. Nikt więcej z rodziny nie pojawił się w Argentynie. Tata Liama pojechał do prokuratury też załatwiać te wszystkie sprawy formalnościowe odnośnie przetransportowania zwłok Liama do Wielkiej Brytanii. Pewnie też pojechał do Zakładu Medycyny Sądowej, aby zobaczyć syna. No i krąży taka nieoficjalna informacja o tym, że rodzina Payne'ów planuje pozwać hotel za zaniechanie, za doprowadzenie do takiej sytuacji, za nieudzielenie Liamowi pomocy, no bo gdyby nie odprowadzili go do pokoju hotelowego, tylko zatrzymali, zaopiekowali go, nawet wezwali tą policję, ale nie zostawili go samemu sobie, no to dziś w ogóle nie rozmawialibyśmy o tej tragedii. Też prawdopodobnie pracownicy hotelu, oprócz tego, że dostarczyli Liamowi alkohol i zamówili prostytutki, to też krążą informacje nieoficjalne o tym, że pracownicy hotelu mieli Liamowi dostarczyć narkotyki, no i z tego względu przyczynili się do jego śmierci. Jednak apeluję do wstrzymania się od osądów, no bo to wszystko będzie wyjaśniała prokuratura, śledczy i tak dalej. Więc na tą chwilę to są tylko nieoficjalne informacje, jeszcze nie zostało to potwierdzone, przynajmniej w momencie, kiedy to nagrywam, nie mam o tym pojęcia. 19 października ujawniono wyniki sekcji zwłok Liama. To jest takie ostrzeżenie, jeśli nie chcecie tego słuchać, to przewincie po prostu kawałek dalej ten materiał. Też nie będę tego jakoś mocno opisywać, ale lekarze odnotowali 25 ran obrażeń na ciele Liama, w tym na głowie, czaszce, klatce piersiowej, brzuchu i kończynach, czyli rękach, nogach. I według autopsji sam upadek i uszkodzenie czaszki spowodowało śmierć Liama. Liam dostał krwotoku zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, co doprowadziło do jego śmierci natychmiastowej. Dostaliśmy również informacje na temat ustaleń prokuratury i okazuje się, że wykluczono celowy skok Liama z balkonu. To znaczy, że Liam nie popełnił samobójstwa, tylko jego śmierć była wypadkiem. Po zbadaniu miejsca zdarzenia, po zbadaniu wszystkich okoliczności i obrażeń, okazało się, że w trakcie upadku Liam nie przyjął pozycji obronnej, to znaczy, że nie próbował ratować się w ostatnich sekundach swojego życia. Co to znaczy? To znaczy tyle, że no tak na 99% Liam albo był całkowicie nieświadomy tego, co się dzieje, albo był na wpół świadomy, ale
no nie wiedział po prostu, że spada i po prostu upadł bezwiednie na ten taras. Gdyby popełnił samobójstwo, to w trakcie upadku i tak doszłoby do takiego mimowolnego odruchu chronienia się przed wypadkiem, czyli gdzieś na pewno bardziej ucierpiałyby te ręce, próbowałby się gdzieś tam ratować, mimo tego, że na przykład próbowałby popełnić to samobójstwo. To jest taki odruch bezwarunkowy, tak zwany. No a u Liama tego odruchu nie było, czyli no jest to może nie bardzo pocieszające w całej tej sytuacji, ale no nie wiedział, że umiera, że spada w dół. Prawdopodobnie gdzieś tam może stracił tę przytomność i wypadł przez barierki balkonu. Domyślam się, że zaraz pojawią się komentarze o tym, że jest to próba wybielenia jego postaci po śmierci i tak dalej, ale tak jak już mówiłam, po sieci krążą zdjęcia Liama po śmierci, bezpośrednio po śmierci, po upadku. Nie będę opisywać, co dokładnie tam jest, bo ja te zdjęcia widziałam i mam nadzieję, że nikt nie ingerował po prostu w chociażby pozycję, w jakiej Liam został odnaleziony. Bo patrząc na te zdjęcia, widać po prostu, że faktycznie Liam nie podjął próby walki i próby uratowania się przed upadkiem. I to jest tyle, ile udało mi się zebrać, ile wiemy obecnie, w tym momencie, kiedy to publikuję. Mam nadzieję, że pojawią się kolejne informacje, bo chciałabym wiedzieć, jakie są wyniki śledztwa i przypuszczam, że wy również chcielibyście wiedzieć, co tam się stało, dlaczego Liam krzyczał, czy ktoś był z nim w tym pokoju, jeśli faktycznie nie działał monitoring, to dlaczego. No myślę, że zostanie przeprowadzone śledztwo w tej sytuacji, bo zginął naprawdę bardzo popularny muzyk, kochany przez wielu, idol wielu osób. No i jeśli, nie wiem, argentyńska prokuratura nie spisze się w tym temacie, no to myślę, że rodzina może wnioskować o oddanie śledztwa brytyjskiej prokuraturze, czy też śledczym. Będę Was informować na pewno na stronie One Direction Polska. Może w przyszłości nagram tutaj jakiś większy odcinek, kiedy już wszystko się wyjaśni. No i w sumie to jest tyle. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału i wszystkim osobom, które przeżywają tę sytuację. Chciałabym tylko powiedzieć, żebyście się trzymali, że ja też ją przeżywam, że jestem z Wami i dziękuję, że Wy jesteście ze mną przez te kilka dni, kiedy strona One Direction Polska znów się uaktywniła. Niestety w tak smutnej, przykrej sytuacji, no bo obiecywałyśmy Wam, że będziemy przy większych wydarzeniach z życia chłopców, że będziemy na tej stronie publikować jakieś materiały. Mam nadzieję, że kolejne wydarzenia z życia chłopców, o których będę mówiła, o których będziemy Was informować, przepraszam, to będą już raczej jakieś takie bardziej pozytywne informacje. Trzymajcie się jeszcze raz i trzymajcie się.